Bazylika Świętego Jana Apostoła w Oleśnicy jest zabytkiem niezwykłym i unikatowym. Stanowi bowiem świątynię łączącą dwie cechy – kościoła zamkowego i nekropolii książęcej. W jej murach można poznać historię miasta, rządzących nim dynastii oraz sporów religijnych. W XV wieku budowla zyskała formę trójnawowej bazyliki, przykrytej w nawie głównej sklepieniem gwiaździstym, a w nawach bocznych krzyżowym. Wyposażenie kościoła zależało od dwóch aspektów. Profesji wyznaniowej, ponieważ kościół od 1538 do 1945 był świątynią protestancką, oraz stylów architektonicznych od gotyku przez renesans, manieryzm po barok. Wnętrze zostało poddane rekonstrukcjom po katastrofie budowlanej z początku XX wieku oraz renowacjom po zakończeniu II wojny światowej. Takie prace prowadzone są także współcześnie. Ich głównym celem jest podkreślenie rekatolizacji świątyni. W 1998 roku Oleśnicki Kościół pod wezwaniem świętego Jana Apostoła zyskał status bazyliki mniejszej. Już na początku XVI wieku budowla została powiększona o kaplicę. W tym czasie świątynia zaczęła pełnić rolę kościoła domu książęcego, na początku rodu Podjebradów, a w wieku XVIII dynastii wirtemberskiej. Ściany kościoła pokryte są epitafiami kolejnych książąt, ich żon i dzieci, a wewnątrz budowli usytuowano tumby grobowe. Boczne kaplice są miejscami pochówku władców księstwa oleśnickiego, a podziemne krypty to unikatowe przykłady sztuki sepulkralnej. Książęcy charakter kościoła podkreślają również loże i stalle, w których nabożeństw wysłuchiwali władcy z rodzinami. W stallach i ławkach zasiadała też lokalna szlachta i bogate mieszczaństwo. Wystrój świątyni uzupełniały wizerunki książąt i ich herbów oraz genealogii w postaci malowideł i fresków, które podkreślały siłę i dostojeństwo władzy, często w połączeniu z wymiarem religijnym. Przejęcie kościoła przez protestantów w połowie XVI wieku zmieniło układ funkcjonalny budowli. Aby pomieścić licznych wiernych, powstał nowy układ ławek i wybudowano empory. Centralnym elementem stała się ambona. Jej barokowa forma do dziś jest ważną dominantą wnętrza świątyni. Konstrukcja wsparta jest na figurze świętego Krzysztofa, a baldachim wieńczy postać Chrystusa Zmartwychwstałego, wspaniałe rzeźbiarskie dzieło epoki manieryzmu. Uwagę przykuwają również barokowy ołtarz główny, znajdujący się na wschodniej ścianie kościoła oraz obrazy olejne, centralny, złożenie do grobu, a także zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie wraz z rzeźbiarskimi wyobrażeniami świętych. Naprzeciw ołtarza głównego na zachodniej ścianie budowli dominantą jest barokowy prospekt organowy wraz z piętrowymi emporami dla chóru. Po ich wysokości łatwo rozróżnić, na których kondygnacjach śpiewały dzieci, a na których dorośli. Obecny instrument pochodzi z początku XX wieku. Niezwykle ciekawe są także pomieszczenia tzw. biblioteki łańcuchowej. Łańcuchy uniemożliwiały wynoszenie ksiąg, gdyż miejsce to miało charakter publicznej czytelni. W marcu ubiegłego roku z Oleśnickiej Krypty Wirtembergów, znajdującej się w Bazylice Mniejszej, został wyciągnięty sarkofag Sylwiusza Nimroda. Po długiej i skrupulatnej renowacji w grudniu 2022 roku pośmiertne dzieło sztuki wróciło na swoje miejsce. Oleśnica to wyjątkowe miasto na mapie Śląska. Odwiedzając ją, warto poprosić o prowadzenie po kościele pod wezwaniem świętego Jana Apostoła, miejscowego pasjonata historii, lub zaopatrzyć się w dostępne przewodniki. Znajdziemy w nich szczegółowe opisy oleśnickich władców, którzy byli wielkimi donatorami świątyni i są w niej pochowani. Na kartach Bedekerów znajdziemy też szczegółową historię budowy kościoła i opisy znajdujących się wewnątrz wspaniałych zabytków nie tylko sztuki sakralnej.